Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię dwie partie z Bartkiem Rudeckim, znanym w internecie jako XXXTentacion. Bartek, bardzo agresywny zawodnik. Zaraz zobaczycie partie, które tutaj właśnie rozegraliśmy. Przypomnę, że był to turniej streamerów, w którym udało mi się zwyciężyć, czego bardzo się cieszę. Oraz jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Te partie naprawdę miały w sobie jakąś tam, powiedzmy, magię. Nie mówię tylko o tych, ale o wszystkich. Widać było dużo nerwów po grze zawodników. Sam byłem nieco zdenerwowany. Pula nagród była ogromna, ale no, się udało, powiedzmy, w ten sposób. Przedstawię właśnie tutaj ostre debiuty, moi drodzy. Zaczynamy. Rozegrałem z Bartkiem najpierw partię białymi, potem czarnymi. I po d4 odpowiedź skoczek na f6. Na pewno spodziewałem się tutaj dziwnych troszeczkę otwarć ze strony mojego przeciwnika, dlatego żeby pewnie zamieszać trochę na szachownicy. No i ten układ skoczków jest, tak się gra, tak można oczywiście próbować po e6. Sądziłem, że tutaj będzie opcja zagrania na b4, więc od razu zagrałem na a3, żeby to zredukować, ale Bartek zagrał g6, jak najbardziej tak się też gra. Tutaj jest wyprowadzenie figur e4, d6, goniec e2. No i przechodzimy tak naprawdę do obrony królewsko-indyjskiej w momencie, gdy tutaj jest ruch e5, ale po d5 skoczek ucieka na b8. Tu oczywiście skoczek mógł też pójść na e7, ale to nie zmienia faktu, że ta pozycja po skoczek d2 jest i tak lepsza białymi. To jest bardzo wygodna pozycja białymi, dlatego że te gońce świetnie przeszywają tutaj w tę stronę, te diagonale, i ciężej jest się po prostu czarnym rozwinąć. A ciekawe jest też to, że białe jeszcze nie zrobiły roszady, więc ja nie muszę tej roszady robić, gdy atak będzie przeprowadzany z tej strony. Przykładowo, jakby skoczek chciał gdzieś tam sobie uciec i zagrać f5, to ja mogę zagrać hetman c2 i zrobić zaraz długą, długą roszadę i nie byłoby problemów. Dlatego ta pozycja w tym układzie jest dobra białymi. A5 ze strony tutaj czarnych. Plan według mnie nie trafiony, dlatego że skoczek a6 już nie zadziała, bo ja tutaj mam szybkie b4, co też zagrałem, ale też można było zagrać c5. Ten ruch jest jak najbardziej też ok. Spróbować wstawić skoczka na c4, wybić tu i robić problemy na polu b6, więc no, na pewno tutaj czarne musiałyby się zająć troszeczkę skrzydłem hetmańskim. No ale jednak po b4, po biciu, wymiana tutaj nastąpiła, byłem bardzo zadowolony. I teraz Bartek odpalił ruch, którego się kompletnie nie spodziewałem. Przypuszczam, że to było jakieś przeoczenie ze strony mojego przeciwnika, mianowicie skoczek zbił na e4. O co w tym posunięciu chodzi? No cóż, powiem najpierw tylko, jak można było zagrać inaczej, krótko. Skoczek g4 byłby na pewno lepszym rozwiązaniem, na pewno bym tego skoczka wybił, zagrał hetmanem, hetman c8 i na przykład f3. Ta pozycja na pewno jest wygodna białymi. No, czarne oczywiście mają parę gońców, ale tu ta przestrzeń i ta opcja, żeby iść pionkami na skrzydle hetmańskie, mogłaby być bardzo nieprzyjemna. No jednak odpalenie się i zagranie tutaj skoczkiem na e4 powoduje to, że bije tę figurę. Jest ruch f5. Ja mówię, no dobra, biorę figurę, wracam. Jest f4 i z reguły ten motyw koń e4 działa, ale mój przeciwnik prawdopodobnie nie dostrzegł goniec a7. Goniec po prostu się schował, figura więcej. Ja sobie zdaję sprawę, że jest ruch b6, zablokowanie tego gońca, ale to jest goniec więcej. Oczywiście nie b6 w tym momencie, bo wisi skoczek, ale też jest opcja c5, żeby tego gońca potem rozwinąć. Tutaj w głowie mojego przeciwnika, tak przypuszczam, już był atak na skrzydle królewskim. Skoczek zagrał na d7. Tutaj przede wszystkim ruch e4 jest takim, no, ideowym obowiązkiem, że tak się wyrażę, dlatego że goniec czarnopolowy musi grać po przekątnej. Nie ma innej opcji, bo jak czarne tego nie zrobią, to będą bardzo zablokowane i to się tak naprawdę stało, bo skoczek d7, skoczek wrócił na e4 i zwróćcie proszę uwagę, że skoczek nie pójdzie na e5, goniec jest zablokowany, figura więcej, białe mają kompletnie wygraną pozycję. Skoczek na f6. No i tutaj mogłem zagrać f3 i na przykład po f5. Chodzi o to, żeby ten goniec już spokojnie sobie wrócił na f2 i figury moje są już na swoich pozycjach. Jest figura więcej. Wygrana to jest już naprawdę kwestia bardzo mało czasu. Znaczy kilka ruchów wystarczy pewnie, żeby już przeciwnik myślał o poddaniu się. Oczywiście, no to jest kompletny wór czarnymi, ale
Ale szachy rządzą się swoimi prawami. Blice rządzą się swoimi prawami, moi drodzy. Zbiłem na F6, co jeszcze jest ok. Skoczek zagrał znowu i hetman H4. No i to jest taki ruch, który patrzy w stronę króla. Może troszeczkę wprowadzić zamieszania. Ja się zgadzam. Dobrze, mój przeciwnik to wykorzystał. Zagrałem hetman A3, twierdząc, że tutaj na trójce będę sobie dobrze działał hetmanem. To nie jest zły ruch, ale można było nawet zrobić roszadę. Wbrew pozorom, roszada jest tutaj dobra. Zawsze trzeba uważać na posunięcie F3, które może otwierać pozycję i tylko taki ruch trzeba było brać pod uwagę. Jakoś mi się roszada nie podobała, nie wiem dlaczego. Troszkę się może wystraszyłem tutaj marszu pionkami, co też nie jest groźne. I na przykład po F3 jakby zostało zagrane, to po wybiciach do końca, bo przypuszczam, że Bartek by poświęcił wieżę, bo dlaczego by nie, to też się narzuca tak naprawdę. I po tym wybiciu goniec H3, wieża 1, tutaj nie ma nic dla czarnych. Kompletnie. Wszystkie pola są poblokowane, nie ma jak się dostać do króla. No i cóż, tak nie było. Hetman A3 zostało zagrane. Goniec F5 i goniec D3. No ten ruch trochę wymyka się spod kontroli. Tutaj można było zagrać goniec na F3. Trochę się obawiałem posunięcia G5, ale H3 można było zagrać. A jeżeli posunięcie G4, to G3 z wyrzuceniem hetmana. I no właśnie, ale takie rzeczy trzeba było liczyć. Ja tego nie widziałem z daleka, więc też na to nie poszedłem. Myślę, goniec zagram gońcem na D3, będzie ok. G5, no i teraz postanowiłem zrobić roszadę, co jest dobrym ruchem wbrew pozorom. Zobaczcie, że jest G4. I posunięcie F3. Tutaj też G3 standardowo można było zagrać. Trochę się obawiałem też hetman H3. No ale wieża E1 broni skoczka. Goniec wraca na F1. I nie ma czarny możliwości zrobienia ataku matowego. Przecież to jest wszystko takie łatwe. Ale tak jak mówię, to były też nerwy troszeczkę. Jest F3, jest G3. I tutaj sobie dokładnie to policzyłem, że zagram H3 i nie dostaję mata. I faktycznie pozycja białych jest tutaj, no, wygrana, jest po prostu wygrana. Przeciwnik zbił, bo to jest naturalne. Moi drodzy, hetman B2. Jest ogromna przewaga białych. Nie ma mata, są dwie figury więcej, ale po wieża A8. No zagrałem najgorzej jak mogłem. Przecież hetman świetnie tu wszystko broni. Zastanawiam się, dlaczego nie zagrałem wieżą na A1. Teraz się zastanawiam, żeby obronić gońca i dwie figury więcej. Nie rozumiem, nie potrafię tego wyjaśnić. Tak czasem bywa. Chodzi o to, że jak tutaj w partii, jak zagrałem hetman G2, to wypuszcza już wygraną. Bo robi się zamieszanie, dlatego że wymiana hetmanów i wieża bije na A7 i nadal jest figura więcej. Pionki są poblokowane, ale te pionki już mają potencjał w grze. Oczywiście skoczek jest, goniec jest kompletnie tu wyłączony z gry, ale jest, można zawsze go przerzucić. Tylko że wieża na dwójce może mieć tutaj duży potencjał. Wieża C1 tak, żeby z opcją mieć zasłonięcie się na C2, B6, no i C5, bicie, goniec F8. I tutaj zagrałem również źle, bo wybiłem na D6. Redukcja pionków nie jest najlepsza. Tu C6 należało zagrać i mieć z tyłu głowy zawsze poświęcenie w pewnym momencie na D6, żeby uwolnić pionka. No niestety, nie zagrałem dobrze, wybiłem, co ułatwia jeszcze bardziej grę czarnych. Dałem szacha, w sumie nie wiem po co wróciłem, to jest kwestia pewnie tylko zyskania trochę na czasie i przemyśleniu co dalej. Goniec E7, no i król H3. Tutaj realizowanie tej końcówki uważam, że jest piekielnie trudne i myślę, że nawet ciężko to wygrać białymi. No powiedzmy sobie to wprost, nie widzę planu, żeby zrobić progres mimo wszystko. Przy różnobarwnych gońcach często właśnie może być z tym problem, z realizowaniem przewagi. Zagrałem królem, wieża wjechała, król G4. No i zaczynam kombinować. No bo myślę, idę tutaj, wjadę wieżą i spróbuję zbić. Ale przecież ten pionek szybko ucieka. I to nie jest takie proste. Niestety to jest praktycznie niewykonalne. Wieża zagrała tutaj. Tu oczywiście Bartek mógł zagrać wieżą na H2. Jeżeli zagram królem, no to ma tutaj praktycznie to jest remis. No oczywiście widać, że król jest praktycznie w potrzasku, ale jednak nie ma jak zamatować. Jednakże po wieża A3 zagrałem wieżą, on wrócił. No i ja zaczynam kombinować niepotrzebnie, ale to nie wypuszcza oczywiście przegranej białymi. Wieża H2 i zrobiło mi się gorąco, no bo tutaj wieża G1 trzyma pozycję i nic się nie dzieje, tylko wiecie jak to jest. Myślę sobie, król zagra tutaj, zaraz będzie mat, ale mam też goniec E8 i no właśnie, jakby to powiedzieć, no trochę spanikowałem, chciałem za bardzo wygrać tę partię, więc no ale teraz już po skoczek G3 wiedziałem, że jej nie wygram, a mogę mieć problemy. Skoczek G3 i Bartek ma wygraną pozycję.
tylko że on zbił skoczka i to się znowu robi remis. Znaczy remis, ale czarne nadal mają szansę, bo jest pionek więcej, jest wolny pionek, więc tutaj przeciwnik mój wypuścił opcję wygrania tej pozycji, bo wieża H4 i król F5 jest po prostu bicie skoczka i powiedzcie, jak się bronić przed wieżą F4 z matem. Nie ma obrony, jest to kompletnie przegrana, ale w tej pozycji po biciu Bartek zbił, król zbił, wieża B2, no i goniec D7. Jest to pozycja do ustania wbrew pozorom, szczególnie na tym czasie, tak mi się wydaje. Goniec G5, goniec E6, tylko zawsze można się pomylić. Odszedłem wieżą, goniec dał szacha. No i zagrałem królem na G4. Niestety ten ruch przegrywa, moi drodzy, bo po tym posunięciu jeszcze się bronię gońcem na H3. Nie widziałem, kompletnie. A po król G4 mój przeciwnik dał szacha, król H3, wieża H2, no i mat na H5. Oczywiście dałem przyjemność przeciwnikowi, żeby to zrobił, żeby dał tego mata. Wiem, Bartek był jedynym zawodnikiem, który wygrał ze mną partię. Było blisko, znaczy miałem też możliwość przegrać z innymi osobami, no ale finalnie tak się nie stało. Wiem, że Bartek się bardzo, bardzo cieszył z tego zwycięstwa. Ja się cieszę, że on się cieszył. Brzmi to dziwnie, ale serio tak jest. Pełen szacunek. Ale żeby nie było tak gorzko, przedstawię drugą partię z Bartoszem. No i powiem krótko. Tutaj mój przeciwnik... Sorry, Bartek, jeżeli oglądasz, nie obraź się. Nie ogarnąłeś, po prostu nie ogarnąłeś. Ale gra na zawodnika, który jest bardzo agresywny na szachownicy. Taktyka może być prosta. Zagrałem D5. Wysuszyć pozycję i strategicznie spróbować go ustawić. Zobaczcie, co się podziało. Mówię, gram D5. Zwykle gram na zawodników D5, kiedy chcę się troszeczkę zrewanżować szybko, zaryzykować. D5 to jest takie posunięcie. No, skandynawska to nie jest jakiś super debiut, ale mówię, gramy. No i zaskoczył mnie skoczek C3. Myślałem, że wybije, więc już tutaj gramy sobie na głowę. E5, to te pozycje są też ok. Goniec E6, szach nastąpił. W sumie nie rozumiem tego posunięcia, bo mam stępem wyprowadzenie pionka, goniec A4. Może jest kwestia tego, że chciał zredukować te gońce. Skoczek D7, tutaj goniec B7, skoczek C5, wymuszam poniekąd bicie i skoczek wylądował na E6. Wygląda to bardzo ładnie, tutaj skoczek pilnuje tego pola, ale białe też nie mają krzywdy, póki co jest D3, goniec D6, skoczek F3, G6, nie wpuszczam tu już nigdzie skoczków, jest roszada, skoczek F6, A4, z tamtej strony próbuję coś robić, ale to nie ma żadnego sensu. Tutaj białe nie powinny grać na hetmańskim skrzydle, tylko właśnie na królewskim dążyć do ruchu F4. Nie ma innej drogi. Po tym ruchu zagrałem H5 i uwaga! To posunięcie zagrało bardzo, myślę, psychologicznie. Bardzo często jest tak, że jak się gra pionkiem bandowym w którymś momencie w partii, to przeciwnicy bardzo często odpowiadają ruchem H4 tak z marszu. I tak się też stało. W sekundę przeciwnik zagrał ten ruch. Ten ruch według mnie był kluczowy i tak naprawdę przegrywający. Może ciężko w to uwierzyć na ten moment, ale chodzi o to, że mój skoczek znajduje świetną placówkę na G4. I każdy ruch F3 czy F4 w przyszłości spowoduje, że znajduje się skoczkiem tutaj na E3, a dodatkowo hetman celuje w pionka. Według mnie dla człowieka grającego białymi partia tutaj się za chwilę powinna skończyć. Tak, to jest śmiała, myślę, że teza i odważna, ale tak uważam, że po tym, no jeszcze po tym ruchu skoczkiem i po wybiciu goniec wybił. No i chodzi o to, że gram gońcem E7. Tutaj Bartosz już ma przechlapane w pozycji, bo zobaczcie, że nawet jak hetman by zagrał na przykład na D2, żeby obronić tego gońca, przepraszam, hetman C1, bo hetman D2 to F6 i goniec złapany, a tak jeszcze ma ucieczkę. Więc po wybiciu, nawet jakby wybił hetman, to wymieniam te hetmany, gram H4, a potem gram wieżą i zdejmuję pionka. I jeden pion więcej to jest ogromnie dużo w takiej pozycji. No cóż, więc tutaj białe po prostu mają problem. Poszło bicie, bicie goniec E7, F3. No właśnie, i ten ruch jest już kompletnie beznadziejny taktycznie, bo jest bicie na G4. Tu rzecz jasna, jak będzie bicie gońca, skoczek wlatuje na E3. Bicie nastąpiło skoczka, jest szach, wieża się zasłoniła, dlatego że tu hetman zbija, no i hetman zbił. Moi drodzy, ta pozycja już jest kompletnie przegrana, no i cóż, wybiłem, wybicie, jest król F1, no i tutaj po kilku takich prostych zagraniach
Tak naprawdę zobaczcie, że jeszcze sobie mówię, zagram F6, przecież przeciwnik mój nie może nic mi zrobić. I w tym momencie postanowiłem grać na skrzydle hetmańskim, jeszcze wymienił hetmany, czyli uprościł grę, ale było mu już tutaj tak ciasno, że nie ma tu dobrych posunięć białymi. No i po kilku posunięciach zrealizowałem tutaj te pozycje bez najmniejszych problemów. Bartek się w tym momencie poddał, więc rewanż był szybki. Co, no ucieszyłem się, nie powiem, że nie. Partia tutaj była gładziutka, ale poprzednia, no, sami widzieliście. W każdym razie, bardzo się cieszę, że miałem przyjemność zagrać tutaj z szachowymi streamerami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, dziękuję Michałowi Kanarkiewiczowi za zaproszenie i firmie G2A. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.